Dosłownie jak Tori, ręką taki z młodcą. A siła kartofli. Idziemy teraz odebrać nasze kolejne dziecko, które będzie, dzisiaj mamy poniedziałek, to w sobotę będzie na hajdę premiera. Tak się jaram, że Czerwca, godzina za 10:20, kończymy pracę, znaczy ja jej nie zacząłem dziś, ale Szczepan, który jest za kamerą, nie chciał nic mówić, ale chcielibyśmy powiedzieć, ile paczek do Was wyjdzie w poniedziałek, czyli jutro, bo wyjdzie ich ponad 2200 z ponad 3000, które weszły do tej pory, co uważam, że było całkiem sprawne. A za nami kontener GLS, który w całości jest wypełniony paczkami. Na magazynie pozostała część pak. No i jeszcze poprawię się, bo Szczepan zaraz po włączeniu kamery powiedział, że o 11 wyjdzie 2200 pak jutro, czyli w poniedziałek, a o 20 wyjdzie cała reszta i będziemy na bieżąco. Czyli we wtorek wszyscy, którzy złożyli zamówienia od soboty do poniedziałku, będą mieli na 100% paki. Chyba że z przyczyn niezależnych nie będą mieli. Ale od nas wyjdą na 100% i to jest cenna wiedza. Jeżeli sprzedaż się utrzyma, to do jutra do 10 sprzedamy dwa razy więcej Tropika niż sprzedaliśmy Mango w pierwsze dwa dni po premierze. Mam nadzieję, że zrozumiale to wytłumaczyłem. Bo teraz sprzedało się już 20 tysięcy więcej. Jeśli jutro do 10 sprzeda się jeszcze 10 tysięcy, to sprzedamy dwa razy więcej Tropika niż Mango. Ale to się jeszcze okaże. To wszystko to są kolejne imposty. 44 palety paczek jutro o 11. To ile wyjdzie do poniedziałku do 20 palet paczek? Ponad 50 powinno wyjść. Takie coś. Że w czwórkę. O! Naraz, że wszyscy naraz. O kurde. Tylko, że pączka nie ma. No właśnie. A, no to długo nie będzie. No to zwykłą mamy, tą zwykłą no, też. No wiesz, tam zwykłą mamy. Zwykłą basenia, a tą na kolejny odcinek. W sierpniu czy coś. No. Chyba, że ktoś dołączy. Ale jeden na jeden też może być dynamicznie fajny. I każdy ma trzy uderzenia? No jeden na jeden to... Nie, jedno uderzenie. Jedno. Wydaje mi się, że by było na trzy, że można sobie wystawić może? Blok, wtedy lepsze akcje są. Na dwa minimum chociaż. A tak to wiesz, odbierzesz, już jesteś w wodzie. Ale to chociaż dwa minimum. No to chodzi. Jeden na jeden. No to będą punkty takie, mi się wydaje, że na raz będzie. Jak ping-pong. To my się testujemy. Nie wiem, czy tam były jakieś pomysły. Właśnie jak patrzyłem teraz, to nie było w kalendarzu zapisanego żadnego. I jak patrzyłem na to, co publikowaliśmy, to nie było takiego, że no dużo. Bo był raz taki vlog, że dużo było tych spotkań, no nie? On był ciekawie zrobiony i kminiłem, żeby coś takiego zrobić. Znaczy, co ja mam z nim zrobić, powiedzcie? Weź mi zademonstruj, co ja mam jak z nim to? Zrobić. Powiedziałeś Tora w familiadzie. No dobra, ale to czy jak co? Tora, prosta łapa, pokażę wodą. I w stronę Pioruna. No. Prosta łapa. Pokaż mi. Odwiódł? I to jak łatwo, kurwa. Ja, kurwa, że to nie jest żaden wyczyn. No. A ja, że on ma rekord Guinnessa w trzymaniu tych młotków. Kądźwik, jak był u nas. Ale on tak ledwo. Ledwo, no ale chyba on był najlepszy, nie? No, bo nie bestia wiem. Próbował, ale nie poszło. Nie, on coś tak zrobiło tak. Nie? Jak to zrobiłeś? No tak na prostej. Tak? No. Na prostej. Ciężki. Na prostej. Nie ma szans. A tu ile? Weź jeszcze raz.
No po co? Dobrze, już jest na kamerze. Jest? O kurwa. Nie. O to właśnie odchodzi, żeby przed ramieniem nie blokować tu i tak, żeby łokieć był przed nadgarskiem, nie? Czyli dosłownie tak. No tak. Dawaj, dawaj jak najwyżej, jak tor do strony piorunu. A, bo ja myślałem, że się utrzyma. Nie, tak już jest. Tak już, to i tak jest git, ale dawaj jak tor. No, cześć, zaliczone jest. Magnezy leci. Trochę odpocznę, magnezy mamy. Trochę odpocznę, nie? Dosłownie jak tor i ręką tak i młot sam wraca. Ja pierdol, to jest... Aaaaaaah! A siła kartofli! Serio nikt tego nie wziął? Nie, no serio. Mamy nagrane, mamy na konferencji próbował Bestia to podnieść, piechał jak i nie dał rady. Boxdel podniósł, ale Boxdel to wziął go po prostu nad głowę. A jak to trzeba? Tak? Tak, no. Jak? I teraz do góry go. Nie ma szans. Jak? 100 kilo waży dla mnie. To trzeba być mutantem. No a ten? Ten waży 25, bo ogólnie problem w tym, żeby on był ciężki, polega na tym, że to musi być takich wymiarów, bo to jest prawdziwych wymiarów, jak ten młot Thora, ten Mjolnir z filmu, nie? I są wymiary podane na necie i on ma być w tych rozmiarach i jakiś gość tam chyba... To jest jeden do jednego. Wiesz, właśnie... o to w nim chodzi? Jego nie podniesie gościu, co ma nadgarstek słaby. No, no, trzeba no, przyblokować tak, nadgarstkiem, od razu, żeby nie no. Tak, tylko trzeba całą łapą w górę. Ja się jest gość w Stanach, co zrobił tą górę z jakiegoś stopu żelaza, tego najgęstszego. I 50 kilo waży. Ile się popatrzymy, ja ogólnie dzisiaj ma 1000 zrobić. 5 minut. Czeko. On fajnie trzymał. Dałem się kur... ale... Uj. Szukałem, chciałem wyszczęść, ale wiedzą się do waszej... Ale silny byk ogólnie. Pani jest poczucią siłę. No i masa też ogólnie. Ile waży 6? No. Ja cię miałem 106 na wadze. Ja 92. To jest 10. Biorysz, tak? No. Ale kaszła. Jest ta siła kur... Co zrobić w sumie? O, tu też już nie zagraje. Lecą mnie z pipa. Masakra. Po trzy na przykład. Tylko, że nie, 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 bez oporowania tylko wchodzisz sobie, przewracasz, stajemy. Musiałbyś mieć prawą, nie? No. Bo ty jesteś praworęczny. Prawo. No. Ale prawa jest pompowana po tym. No. No. On dwa razy u mnie ten młot podniósł, nie? I za drugim razem tak.
Dobrze, to jest nagrane. Serio, normalnie do nas głowę. Się przypomina, mieliśmy takiego pana Marka w hurtowni wody. Na przykład wchodziłeś i poproszę z dwie zgrzewki na anchowianki, nie? On mówi, on staje tak, nie ma problemu. Taki chłop 2 metry podchodzi i te zgrzewki w 3 palce z 4. piętra i te 3 zgrzewki tak ci podaje, a ty wiesz, musisz takie zebrać, nie? 19 zł! Wiesz, zajebisty gość. Bo jak technikę masz, to ja przegram, nie? Nie, to aż tak to nie. Dobra. Może tam mnie kilka razy pokazał taki trener w czempionie, ale to z 10 lat temu. Chcesz magnezy trochę? No, możesz tak. No ja muszę tutaj. Gotowi? Ready, go! A kurwa. Dziękuję. Mocno. No. Jest! Tak! Kompresor. Chcę poczuć też twoją siłę. Tu to jest w ogóle tu to jest robór, tu to jest w ogóle ściana. Ze ściana? No dawaj. Ściana. Tu jest ściana. Tu jest ściana, to nie ma, tam wiesz. A ja już patrzę, złapałem, mi się szarpnąłem, tu już jest kurwa koszmar, nie? Już potem. Koszmar. Za szybko to wie, nierozgrana ręka, za szybko. No, tu od łokcia już jest kurwa kapeć, nie? Tu już mam, tu jest kapeć. Dramat. Ale dziękuję jeszcze raz za walkę. Tak jest. Ale i tak jesteś silny. Naprawdę. Jesteś chuj. W parterze chyba tam to czuć.